Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Po święcie Trzech Króli i po świętach Bożego Narodzenia, Nowego Roku życzę wszystkim spełnienia marzeń. Już to zrobiłem na blogu, ale nie zaszkodzi jeszcze powtórzyć. Proszę Państwa, kilka kwestii dzisiaj. Przede wszystkim ta, że jesteśmy już w nowym roku 2020 i zbliża się, chcemy czy nie chcemy, nasza konferencja w Kazimierzu Dolnym 28 marca. To będą pierwsze dni wiosny, mam nadzieję, że ciepłe, nad Wisłą. Kazimierz jest bardzo pięknym miejscem. Akurat ja nie byłem tam wiosną wczesną, więc może nie będzie aż tak pięknie jak latem, ale no, Wisła, która tam płynie po drugiej stronie jezdni, to jest jednak, to ma swój urok. Majestat tej rzeki w ogóle to razem z architekturą tego miejsca, no i z zamkiem w Janowcu, który jest po drugiej stronie, to wszystko bardzo, bardzo dobrze i malowniczo wygląda. Nie mamy jeszcze pewności, kto będzie naszym ostatnim prelegentem. Mam nadzieję, że to się wyjaśni w tym tygodniu. Leszek Żebrowski jeszcze nie podał nam tematu swojego wykładu. Mam nadzieję, że zrobi to w tym tygodniu. Ja będę go monitorował dzisiaj. Profesor Andrzej Nowak będzie na pewno, już przesłał temat. Ja nie pamiętam tego tematu, ale jak państwo sobie wejdziecie na stronę naszą, Szkoła Nawigatorów, to tam w zakładce wydarzenia jest ten temat wpisany. Wojtek go wczoraj wpisał. Na pewno będzie coś o XIX wieku. Więc posuwamy się, proszę Państwa, powolutku do przodu. Mamy na razie ponad 30 osób chętnych, co jest, uważam, dobrym wynikiem, zważywszy na to, że zbieramy chętnych na tą konferencję w okresie gorącym, świątecznym, ale zawsze jest jakiś gorący okres, albo wakacje, albo święta, albo coś jeszcze innego. Konferencje będą się odbywać dwa razy do roku, więc zawsze na coś trafimy. Przypomnę tylko, że kolejna konferencja będzie w Sulejowie 3 października 2020 roku. Już zarezerwowałem termin. Jeszcze zaliczka nie jest wpłacona, ale niebawem będzie. I to będzie specyficzne, bo tam nie ma dużej sali. Sala jest na 100 osób i po prostu koniec. Zamknę na setce i do widzenia, bo nie ma co. Warunki są trochę surowe, obiekt jest zupełnie inny niż wszystkie dotychczasowe obiekty. No też Kazimierz jest inny, bo to nie jest pałac ani zamek, tylko spichlerz. Więc i nowoczesne zaplecze hotelowe, bardzo nowoczesne, bardzo tam jest fajnie. Olbrzymia przestrzeń, już to mówiłem. Będziemy się starać, żeby te konferencje były też w takich obiektach. Także to tyle tytułem przypomnienia, proszę Państwa. Konferencja w Kazimierzu Dolnym 28 marca. Zbieramy listę chętnych, zamykamy z końcem lutego, więc mamy 2 miesiące na to. 2 miesiące. Bardzo proszę, żeby nikt nie przedłużał, bo ja potem muszę chodzić, świecić oczami, bo są podpisane umowy, już wszystko, oni tam coś planują. Zamykamy z końcem lutego. Do widzenia. Kto się nie zapał, nie jedzie. A będzie naprawdę bardzo ciekawie. Będą nowe książki. To już mogę dziś powiedzieć, że będą nowe książki, bo już coś pójdzie do drukarni w przyszłym tygodniu, nie będę zdradzał co, a ja przygotowuję różne niespodzianki. Oczywiście trzeci tom baśni socjalistycznej też będzie, on jest gotowy całkowicie, natomiast ja nie mam chwili, żeby go poukładać. Mam różne przygody, proszę Państwa, nie mam ogrzewania w biurze, tak? Wynajmuję olbrzymie biuro i nie grzeją tam, a ja, jakby to powiedzieć, próbuję nakłonić właścicielkę, żeby zreperowała piec, co mi się zupełnie nie udaje, więc ja mam styczeń. Więc sytuacja jest taka sobie, a ja muszę pracować, tak? I jeszcze organizować wysyłkę. Proszę Państwa, dobrze, to tyle tytułem spraw administracyjnych i organizacyjnych. O czym chciałem dzisiaj powiedzieć? Pojawiła się taka kwestia, jak meczet w Białymstoku i w ogóle kwestia miast. Mieliśmy tą pogadankę o tych
wolnych miastach, tak? O tym, że miasta będą kontaktowały się, duże miasta z Grupy Wyszehradzkiej będą kontaktowały się bezpośrednio z Unią Europejską z pominięciem struktur państwowych. Proszę Państwa, to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że autonomia miast oznacza, że w mieście rządzi ten, kto wykłada większy budżet. Po prostu. Arabia Saudyjska wymyśliła, że trzeba postawić meczet w Białymstoku. Tatarzy podlascy powiedzieli, że oni mają swój meczet w Kruszynianach i drugi tam jeszcze gdzieś i że oni tego meczetu w Białymstoku nie chcą, bo i tak nikt tam nie będzie jeździł. Nie wiem, ilu jest muzułmanów w Białymstoku realnie. W każdym razie ten meczet nie ma nic wspólnego z polską tradycją tatarską, która jest no śladowa, ale jest zauważalna. To jest pierwsza sprawa, więc no, wychodzi na to, że ten meczet jest tylko i wyłącznie wydarzeniem, obiektem propagandowym, mającym zaznaczyć i wskazać, kto tak naprawdę ma wpływy w tym mieście. No więc proszę Państwa, jeżeli mamy miasto pograniczne, tak, i miasto opatrzone tymi wszystkimi klauzulami dotyczącymi wielokulturowości, no to jest duża pokusa dla osób, które chcą podkręcić i organizacji, które chcą podkręcić ten dziwny status. No i coś tam jeszcze dostawić, tak? Ja myślę, że mieszkańcy Białegostoku, oni są, jak wszyscy mieszkańcy innych miast, głęboko niezainteresowani tego rodzaju historiami, a być może nawet wystraszeni tym, dlatego że dobrze wiemy, proszę Państwa, czym pachnie ta tak zwana wielokulturowość, kiedy się o niej zaczyna mówić, tak? Bo kiedy się o niej nie mówi, to wszystko jest w porządku, bo kiedy się o niej mówi gdzieś tam daleko, jedźcie sobie do Białegostoku albo czy na Nową Gwineę, a zobaczycie wielokulturowość, coś innego, no to jest w porządku. Natomiast kiedy się o tym zaczyna mówić i podkreślać, no to jest tylko i wyłącznie obszar do przeprowadzania prowokacji politycznych kosztem mieszkańców tego miasta. Ale też innych miast, bo jeżeli miasta zostaną uwolnione i zyskają jakiś specjalny status, tak, ja sobie tego nie bardzo sobie to potrafię wyobrazić, no bo jeżeli miasto będzie miało specjalny status, to od specjalnego statusu do oddziałów pachołków miejskich uzbrojonych w broń krótką, to jest dwa kroki. Dwa kroki. Egzekwowanie władzy w mieście na osobach, które przybywają do miasta w jakichś interesach, jakby to powiedzieć, z ramienia władz miasta, to też dwa kroki, proszę Państwa. W zasadzie dlaczego nie, prawda? Wewnętrzne ustalenie, ktoś przyjedzie i powie coś brzydkiego o burmistrzu, prawda? No to trzeba go do kozy wsadzić albo no coś innego wymyślić. Proszę Państwa, miasto to jest jeden wielki mit, który jest bardzo pielęgnowany. My tego może nie widzimy, albo widzimy to źle. Natomiast miasto jako niezależna jednostka to jest pewien bardzo, 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 bardzo dopieszczany mit. Państwo pamiętacie może, a może nie. Młodsi pewnie nie pamiętają. Taki serial francuski Był sobie człowiek. Historia świata w ogóle w 24 odcinkach. Czy tam 8. Całkowicie załgane to było, ale wszyscy oglądali to z entuzjazmem, no bo i te postaci były ciekawe i takie kokieteryjne, no i każdy miał tam, mógł się z kimś tam utożsamić w tym. Ale tam pada taka kwestia w momencie, kiedy omawiana jest sprawa miast i latyfundiów średniowiecznych, że miasto to jest to miejsce, gdzie rozkwita wolność, a wieś i folwark to jest to miejsce, gdzie ludzie poddawani są opresji. Więc proszę Państwa, było dokładnie odwrotnie. Dokładnie odwrotnie, zaczynając od tego, że na folwark mógł wejść każdy, nie uiszczając wcześniej opłaty, tak? Po gruntach dworskich też można było chodzić, za to nie płacąc. Do miasta trzeba było wejść i zapłacić, tak? Miasto rządziło się swoimi prawami, z których część oczywiście była skodyfikowana, ale każde miasto miało, jakby to powiedzieć, swoje nieformalne struktury, tak? Ilość zbrodni sądowych dokonanych w miastach to jest w ogóle, że też nie ma jeszcze takiego, jakby to powiedzieć, tomu, takiego pitawala miejskiego. O, jaki pomysł padł mi do głowy fantastyczny. To jest dopiero. Trzeba zamówić jakiś research u kogoś. Świetne. Pitawal miejski, zbrodnie mieszczan. To prezydentowi Truskolaskiemu prześlę, jak tylko to napiszę. A drugą temu z Wrocławia. Drugi egzemplarz.
Więc proszę Państwa, to wszystko dzieje się na naszych oczach i to są naciski unijne, naciski niemieckie, ponieważ autonomia miast niemieckich to jest pewna tradycja. I no, próba przeniesienia tego tak, tutaj no, jest próbą podporządkowania tych ośrodków miejskich po prostu strukturze, jaką mamy w Niemczech. Tak. Nie wiemy dokładnie, jak się rządzą Niemcy, dlatego że to jest pewnego rodzaju tajemnica. Tak. Nawet gdyby nam ktoś to opisał, to najprawdopodobniej 3/4 tego opisu nie pokrywałoby się z realną praktyką. Tak. Ale to jest źródło tego pomysłu tkwi w Niemczech i w niemieckiej samowoli miejskiej, tak bym to powiedział, tak bym to ujął. Więc proszę Państwa, ten entuzjazm ludzi, którzy mieszkają w miastach i którzy o zgrozo uważają się za mieszczan i jeszcze z tego powodu podnoszą sobie samoocenę, to jest jakiś horror. To jest jakiś horror. Te separatyzmy są bardzo groźne i im większa odrębność, tak, im więcej tych charyzmatów miejskich, które nie przynoszą żadnej korzyści mieszkańcom, natomiast czynią ich różnymi od całej reszty osób zamieszkujących kraj, tym gorzej. I tym gorzej to się może skończyć. Więc bardzo proszę Państwa, myślę, że powinniśmy bardzo na to uważać i nie obserwować te wszystkie zakusy i pomysły. Na razie to tyle. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.